Kogo witam, kogo goszczę oczywiście na Maniaczku. Powiem Wam dzisiaj o mojej pierwszej akcji, jaką miałem w Państwowej Straży Pożarnej. Tylko w Państwowej Straży Pożarnej, bo nie byłem nigdy w OSP. A jeszcze szczegółowiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, teraz Akademia Pożarnicza, bo takową skończyłem, na takowej studiowałem w latach 2005-2009. Nagrywam to teraz. Można powiedzieć tak, na rozgrzewkę, bo później jeszcze nagram dwa odcinki odnośnie komisji lekarskiej, badań lekarskich po długotrwałym zwolnieniu i o wypadku, przy którym brałem udział i mnie generalnie wyeliminował ze służby na kilka miesięcy ze względu na pobyt w szpitalu dwa razy i dlatego chcę sobie coś nagrać, żeby na rozbujanie rozgrzać aparat mowy. To Wam opowiem. Mianowicie, moja pierwsza akcja była w SGSP i teraz w ramach ciekawostki. Studiując w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, podchorążowie mają służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej szkolnej, tak? Ona ma swój rejon operacyjny, nieduży, ale ma swój rejon operacyjny. No i jak się jest na pierwszym roku, na pierwszy rocznik ma więcej studentów, drugi rocznik, druga kompania ma mniej, trzecia mniej, czwarta jeszcze mniej. I w moim przypadku było tak, że pierwszy, drugi rok to była tylko szkoła, a od trzeciego roku mieliśmy służby na tak zwanym mieście, czyli delegowali nas jako podchorążych do jednostek w Warszawie. A byłem na jedynce, na dwójce, trójce, czwórce, piątce, siódemce i chyba na tych wyższych i na 15 byłem raz. No i byłem tak, można powiedzieć, pechowym albo szczęśliwym. Pechowym, bo doświadczenia w tym temacie nie zyskałem. Szczęśliwym, bo nie było ludzkiego nieszczęścia, że moja pierwsza akcja to była jedna z dwóch, bo ja miałem tylko dwie akcje z podziału szkolnego przez 4 lata. Takim przypadkiem byłem. Przez 4 lata miałem służby na podziale, wyjeżdżałem tylko 4 razy, tak? Były wyjazdy na przykład podczas moich służb, ale to wtedy albo byłem na drabinie, albo na ciężkim, ale przez te 4 lata wyjechałem 2 razy i któraś z tych dwóch akcji to była moja pierwsza. Jedna z tych akcji to był wyjazd do monitoringu, alarm fałszywy, a druga akcja to był pożar latarni. Latarnia, tutaj jest lampa, a tutaj jest taka skrzyneczka przy podłożu. Tam są kable, tam jest taka prosta elektryka, no i tam się żarzyło i działanie polegało, żeby otworzyć tą skrzyneczkę i użyć gaśnicy proszkowej. I to wszystko, więc tak wyglądały moje pierwsze akcje. Napiszcie w komentarzu, jak wyglądały Wasze pierwsze akcje, czy to było OSP, czy PSP. Napiszcie też mi w komentarzach, jaki ma być następny temat, a następne dwa odcinki, jakie nagram, bo już się stęskiłem za tym nagrywaniem i montowaniem na YouTube'a, to opowiem Wam właśnie o długotrwałym wypadku, jak wygląda komisja MSWiA, komisja lekarska i opiszę też ten wypadek, który mnie wyeliminował. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, hej!